Witam Was wszystkich ponownie na kanale Patryk2703. Dzisiaj taki ciekawy materiał dla Was, który może ustrzec co niektórych przed kontuzją. Nie wiem, czy wiecie, ale Haftor Beyoncé zerwał lewy, lewą stronę klatki piersiowej. Teraz tak, to jest materiał przede wszystkim po to, żeby ustrzec co niektórych przed tak ciężką kontuzją, która może temu człowiekowi już nie pozwolić na powrót do dźwigania ciężarów. Nawet może mu to nie pozwolić w ogóle, żeby kiedykolwiek w przyszłości jeszcze ćwiczyć klatkę. Tak? mięsień klatki piersiowej. I tutaj uwaga, widzowie, to się stało na zawodach. A więc tutaj nie można powiedzieć, że wystąpiło coś takiego jak ego lifting, tak? Bo ja zawsze powtarzam, bądź ostrożny, miej szacunek do ciężaru. To jest podstawa. Jak nie masz szacunku do ciężaru, to na 100% długo nie potrenujesz. Nie potrenujesz długo i źle się to skończy. Akurat tutaj się to stało na zawodach. Możemy zobaczyć ten fragment. Widzicie, wygląda to strasznie, ale ktoś wypadek, to się stał na zawodach. Dobrze. Widzieliśmy to wcześniej na innych kanałach, a więc na kanale Lagero Willsa, gdzie się stało to po prostu przy tak zwanym ego lifting, a więc ktoś. Z, jakiegoś, z jakiejś przyczyny chcę udowodnić, nie wiem czy sobie, czy ludziom, którzy go nagrywają, czy, czy pod kontent wiadomo, chcę udowodnić, że. No, wyciśnie ciężar, którego tak naprawdę nie jest w stanie wycisnąć. Dodając do tego oczywiście środki dopingujące, ścięgna się nie wzmocniły, mięśnie się wzmocniły bardzo mocno. Tak działają środki dopingujące, że mięsień nabiera siłę, więc syna nabiera siły, a ścięgna cały czas stoją w tym samym miejscu. Potrzebują dużo, dużo więcej czasu na wzmocnienie. I tutaj zwróćcie uwagę, też yy, dokładnie yy, taka sama, yy, taki sam uraz, tylko że ego lifting, a więc nie w czasie zawodów, tylko już na siłowni. Widzieliście dokładnie to samo. A więc tutaj chciałbym was przestrzec. Po pierwsze, klatka piersiowa zostaje zerwana z tej strony. Nie jest to tak poważny uraz, jak zerwanie klatki piersiowej od tej strony. A więc od tej strony, jak zerwiesz klatkę piersiową, praktycznie jest to nie do naprawienia. Znamy przykład Michała Karmowskiego, który no, mu lekarz jawnie powiedział, że tego po prostu naprawić się nie da, ale jeżeli Naprawiłby to, to Michał to z powrotem zerwie. My to znamy i my to wiemy. Zresztą nie tylko Michał zrobił sobie taką krzywdę. Ale tutaj, jeżeli chodzi o hafter Beyoncé, zerwał sobie z tej strony. Tak samo na kanale Larego Wilsona, też zerwanie nastąpiło od strony tutaj bicepsa. A więc tak, widzowie. Jeżeli zerwanie następuje z tej strony, jest tutaj możliwość naprawy tego. tak? A więc wstawia się tutaj taką metalową, metalową spinkę i do tego się przyczepia ścięgno. Ale. Wtedy już trzeba uważać z ciężarami, bo można zrobić, no, zerwać z powrotem, tak? Chyba, że jest naderwanie. Uwaga, jak jest naderwanie, to możesz dosyć szybko wrócić do sprawności, do pełnej sprawności. Jak jest zerwanie, całkowite zerwanie, no to już praktycznie nie wrócisz do całkowitej sprawności i czeka cię naprawdę wiele miesięcy rehabilitacji, tak? A wiele miesięcy będzie, będziesz dochodził do siebie. I teraz, co, na co chciałbym zwrócić uwagę. Zawsze Wam powtarzam: chcesz dźwigać, dźwigaj hantle. Masz ruch bardziej naturalny. Jeżeli dźwigasz sztangę, sztangi nie możesz złamać, a więc nie możesz wykonać czegoś takiego, tak? Nie możesz sztangą zrobić tak, sztangi nie złamiesz. Jest to ruch nienaturalny. Jeżeli mi nie wierzysz, podejdź do ściany, spróbuj się odepchnąć od ściany. Zobacz, jak ułożą Ci się łokcie. Będziesz się odpychał od ściany, automatycznie łokcie ułożą Ci się przy samym tłowiu. Tak? Łokci nie rozejdą się w ten sposób, jak będziesz chciał się odpychać od ściany. Od ściany, to obojętnie od czegoś będziesz chciał się odepchnąć. A więc tutaj chciałbym Wam zwrócić uwagę i przestrzec. Po to robię ten materiał, żeby Was przestrzec. Zostaw ego za drzwiami siłowni. Tak? A więc nie próbuj udowodnić komuś czegoś, czego nie zrobisz. Nie próbuj. Nie próbuj udowodnić sobie tego, czego nie jesteś w stanie zrobić. Albo nawet jeżeli podejdziesz do tego i ci się uda. To nie znaczy, że przy następnym razie, przy następnym razem Tobie się nie uda. A więc zostawcie ego za drzwiami, jeżeli chodzi o siłownię. Ćwiczcie mądrze, tak jak ja powiedziałem. Siłownia jest po to, żeby ćwiczyć do późnej starości. Siłownia jest po to, żeby czuć się świetnie, wyglądać świetnie. Przede wszystkim nie zniweczyć, nie zdewastować własnego ciała. Bo takie coś, co tutaj widzieliście, oczywiście, Aftur Beyoncé, ktoś powie, on ma dużo osiągnięć, Patryk spokojnie fajnie wygrał, wygrał wiele zawodów. Ale w tym momencie chłop już może być całkowicie wykluczony z treningu. Jak to wpłynie na jego psychikę? Zobaczymy. Prawdopodobnie bardzo negatywnie. Tak samo tutaj, w przypadku tego człowieka, musicie być bardzo ostrożni. Chcecie dźwigać? Róbcie to hantlami. Jeżeli chodzi o hantle, jest dużo, dużo mniejsze prawdopodobieństwo zerwania klatki piersiowej czy naderwania klatki piersiowej. A więc sprawdza się to, co powiedziałem już bardzo dawno temu i uczę cały czas. Korzystaj z hantli. W czasie budowania sylwetki, oczywiście, w czasie budowania sylwetki wyciskanie sztangi jest wspaniałym ćwiczeniem. W czasie, kiedy się budujesz, w czasie, kiedy już jesteś zbudowany, jesteś na tak zwanym limicie genetycznym, jak ja, ja na przykład sztangi już w ogóle nie robię. Z tego powodu, że już jestem zbudowany, już więcej nie buduję, jestem na limicie genetycznym. Dziękuję za sztangę. Z tego powodu, że jest to jednak ruch nienaturalny, ruch, który może wpływać negatywnie na barki, ruch, który może negatywnie wpłynąć właśnie na różne urazy, jak nadegwanie, czy nawet całkowite zegwanie. Latki piersiowej, zwłaszcza przy używaniu dużych obciążeń. obciążeń. A więc miejcie to na uwadze, uważajcie na siebie na siłowni, żeby nie zrobić sobie takiej krzywdy. Ja wiem, wyglądało to strasznie i powiem Wam szczerze, że jest to straszne, ponieważ może to zakończyć Twoją karierę. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam.